Niespodziewane zwycięstwo, w też niespodziewany czas. W ogóle no, nie spodziewałem się takiego występu. To no, duże zaskoczenie. Wiedziałem, że to minimum na Mistrzostwa Europy jest w zasięgu i w nie celowałem. No to minimum na Igrzyska też wiedziałem, że może się zakręcę w tych okolicach, ale to raczej właśnie na tych Mistrzostwach Europy. No, udało się złamać 54 sekundy już teraz. No i no, jestem bardzo zadowolony z tego. No, nie spodziewałem się takiego pływania. Nie mam pojęcia, nie wiem jak ten wyścig wyglądał. No wiedziałem, że na nawrocie na pewno odejdę, ale Ksawery ma bardzo dobre pływanie na powierzchni, więc myślałem po prostu, że mnie dogoni i przegoni. No jednak udało się utrzymać też tą prędkość nawet na powierzchni i dopłynąć z dobrym wynikiem. No to jest procentowo mało treningu. Dopiero żeśmy ten grzbiet zaczęli wprowadzać gdzieś tak 2 miesiące temu. Jak na początku roku na krótkim basenie popłynąłem dość dobry wynik grzbietowy i tak w sumie czemu by nie zacząć też tego grzbietu, no nie? To jednak też fajna odmiana. Nie poświęcamy na to dużo czasu, było parę treningów tempowych, ale raczej skupialiśmy się na technice przez ostatnie tygodnie i to tyle.